okolice Nieporętu. Mamy jakieś tam ułamki pancerne. Datownik jest 43, nakładki antypoślizgowe. Od czego to jest? Od transportera, pewnie 251 albo 250. Ta duża to jakaś dziwna jest, nie wiem. Dlaczego nie ma gum zewnętrznych na nich? Bo tutaj powinny być gumy zewnętrzne, tak? One były obudowane. Czyli po prostu był palono nimi, tak? Tak, Rosjanie palili piecy okopowe. Pewnie Niemcy też, no, ale raczej nie. Prędzej Rosjanie. Mm-hmm. A po wojnie ludzie na zelówki zdzierali, bo to widać, że one są odcięte, te gumy. To od czego? Od czegoś większego, tak? No, od jakiegoś ciężkiego holownika. No i tutaj też fragment nienawiści. Całkiem, nie? No. Co to może być? Nie wiem, że Rusek, albo Niemiec. Centymetrowej grubości. No. Jakiś też możliwe, że jakiegoś transportera. Te. Nożem zerżnięte to mogli albo oni odciąć, bo raczej z metalem do piecyka nie wkładali. Raczej odcinali. Szkoda, ludzie po prostu. Szkoda, że tutaj nie można się... To Niemczyzna jest, ale nie można niestety się doczytać producenta. Może na tym będzie lepiej widać. No, lupą dobrze zobaczył, to by się doczytał. Bo... No. No, także tak się bawimy. W kwietniowy weekend. Tak na mela. Jakieś tam relikty, pancerki jeszcze są tutaj. Na tym terenie, tam mamy trasę główną. I tyle. Pozdrawiamy serdecznie.